Cześć, Kadr Ciwoko 138, Andrzej Nowak, to ja. I Krzysztof Tymkliński, to ja. Witamy w kolejnym odcinku. Myślę, że warto rozpocząć od newsików oczywiście, ale od takiego bardzo, bardzo dużego, fajnego, ważnego newsa. Dawno nie mówiliśmy o zbiórkach crowdfundingowych tutaj na łamach odcinków poszczególnych. Mm-hmm. Ale regularnie jest na Facebooku naszym. Staramy się oczywiście. Ruszyła zbiórka na Comics Painter Łukasza Godlewskiego i od razu dopowiem, jako że polska wersja językowa tego komiksu też ma być, więc mówimy tutaj Painter Velmalasz i jest to zbiórka na komiks, który no, już powstał jakiś czas temu, bo widziałem nawet na Zignolu, gdy jeszcze Zignol działał, to w 2018 roku już pojawiły się pierwsze zajawki tego komiksu. No i wreszcie się ukaże, a ukaże się na pewno, ponieważ projekt w chwili obecnej już jest ufundowany. Gdy nagrywamy, a jest to piątek, to ma 123% już uzbierane głównego celu i 50 dni do końca zbiórki, więc tutaj myślę, że może być kolejna całkiem mocna, całkiem fajna zbiórka na Kickstarterze. Mhm. Czy ty, Andrzeju, już wsparłeś? Nie, jeszcze nie. Właściwie nie wiem czemu, bo przecież jakby nie patrzeć na Kickstarterze mi pobierze pieniądze dopiero na koniec. To nie jest tak, wspieram to. Ja zawsze o tym zapominam. I ja już właśnie swój plecz wymanadżowałem, jak to tutaj mi mówi. I troszeczkę się spóźniłem, taka ciekawostka. Spóźniłem się o całe 15 minut, ponieważ zbiórka ruszyła tam jakiś czas temu o godzinie, zdaje się, 18. Ja miałem czas o godzinie 18.15 czy 18.20. Udało mi się dostać do komputera, wszedłem na Kickstartera, chcę wesprzeć pewien próg, który bardzo mi się spodobał, ale okazało się, że był limitowany tylko do 5 osób i się nie wyrobiłem. Draństwo, no. No ale na tym polegają właśnie te nagrody, te progi dla tak zwanych wczesnych ptaszków, prawda? Tak, czy rannych ptaszków, tłumacząc na polskie. Tak, tutaj o właśnie patrzę, to jest super pakiet papierowy, który za 135 zł był i tam był właśnie drukowany malarz i kilka innych rzeczy z rysunkami Łukasza Godlewskiego, czyli Miłość, Niesamowite opowieści Józefa Konrada, Spełniony sen, 5 pocztówek. Więc tak, bardzo mi się ten pakiet spodobał, ale niestety się nie załapałem. Mhm. I co? I wygląda to całkiem fajnie. Przynajmniej z tego, co widziałem na Facebooku Łukasza Godlewskiego. Tutaj dość duże fragmenty tego komiksu są dostępne na jego koncie facebookowym. Mhm. Natomiast co? Link do zbiórki oczywiście będzie poniżej w opisie tego odcinka. Jak zwykle zachęcamy do wspierania, bo kolejny fajny projekt na Kickstarterze się pojawił. Tak, dokładnie. Też bardzo dobrze wycelowany, bo rzeczy z Cthulhu są, mam wrażenie, mają ułatwienie w zbieraniu, bo dużo osób to interesuje. Więc to jest taka jakby nisza, w cudzysłowie, w którą zawsze warto celować. Tak, właśnie dodałem link do opisu, który jak zwykle na bieżąco będę musiał poprawiać podczas nagrywania. No i co? Ja myślę, że tutaj spokojnie 200% będzie osiągnięte, przynajmniej trzymam kciuki za to jak najbardziej. I tutaj widzę jeden próg dodatkowy już zdążył się uzbierać, czyli dodatkowe 16 stron. Natomiast teraz zmierzamy ku kolejnemu celowi, który jeszcze nie został ujawniony, więc jestem ciekaw, co to będzie. Mhm. Natomiast skoro już jesteśmy przy Kickstarterach, to jeszcze tak szybko wspomnę o Rusałce, część pierwsza od Pigeon, która, tutaj nie będę się jakoś szczególnie mocno rozpisywał ani rozgadywał na temat tego projektu, tylko jako ciekawostkę powiem, że w chwili obecnej Rusałka ma 530% celu uzbierane. I to jest jakiś kosmos. I to ciągle rośnie. No i bardzo dobrze, niech rośnie, na zdrowie. Dokładnie, więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo mocny kickstarterowy projekt. Mhm. I co, myślę, że możemy przejść do zapowiedzi komiksowych. Tak, tutaj chodzi głównie o wydawnictwo Team Off i o katalog majowy.
I to, co w katalogu majowym jest nowe, to są dwa tytuły, czyli Benkarty Gai Adama Święckiego. Jak sam opis wskazuje, Ziemia po wielkiej katastrofie widziana oczami chłopca okrzykniętego mutantem i potworem. Przed wami wydarzenia, które poprzedziły historię odpowiedzianą w komiksie Gaia. Także mamy prequel i mamy również Plemię Sów, tom trzeci. Natomiast jeśli nie załapaliście się na poprzednie, to nic straconego. W maju dodruk dwóch poprzednich tomów, a także dodruk niesamowitego komiksu, który cieszy się wielką popularnością. Oraz Charles Yar. Ten, o którym mówię na początku, to oczywiście Hip-Hop Genealogia, tom pierwszy. Tak. Tak, co do czarów z Yarów, to jednak myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że tu też jest jednak... Tak, no myślę, że nawet bardziej popularny od Hip-Hop Genealogii. Tak, natomiast ja jako ciekawostkę powiem, że Plemię Sów, tom, zeszyt pierwszy i drugi są dostępne na Gildii 1 i 2, ale będzie niedługo dostępnych więcej tych egzemplarzy, ponieważ czekamy właśnie na wspomniany dodruk. Mhm. I tutaj ciekawostka jest taka, że no, bardzo, bardzo liczny pakiet, można powiedzieć, Timow dał na maj. Mhm. No ale właśnie dużo dodruków, Kultura Gniewu też dużo dodruków teraz niedawno rzuciła, bo Insekt się pojawił w dwóch wersjach, więc no, tych dodruków trochę ostatnio trochę się pojawiło. Trochę było, to prawda. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o wydawnictwie, o którym dotąd nie wspominaliśmy w podcaście, czyli wydawnictwo Lokator, które zapowiedziało na 27 maja kolejny komiks autorstwa Nicolasa Presla. Mhm. To będzie komiks pod tytułem Szczęśliwi, którzy. Ma komiks ten bardzo fajną okładkę, ma bardzo ciekawe rysunki, przynajmniej patrząc na te cztery strony przykładowe, które zostały udostępnione chociażby na Alei Komiksu. No, kreska Nicolasa Presla jest bardzo charakterystyczna, ale też ją bardzo lubię. Nie ukrywam, że wydawnictwo, jeszcze raz, Lokator, się dość mocno okopało, tak w cudzysłowie, jeśli chodzi o twórczość tegoż autora, bo mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć komiksów jego autorstwa w ofercie tego wydawnictwa. Są to Fabryka, Boska Kolonia, Syn swojego ojca, który mi się mega podobał, Priap oraz wydany w zeszłym roku Orientalizm, który też był swoją drogą bardzo fajny. I najnowszy komiks, czyli Szczęśliwi, którzy, będzie liczył 240 stron, cena okładkowa 39,99, więc całkiem fajna cena. No i nie ukrywam, że będę wyglądał, kiedy ten komiks się ukaże, bo jestem nim jak najbardziej zainteresowany. Mm-hmm, mm-hmm. Natomiast nie wiem, czy zauważyłeś, pewnie zauważyłeś, skoro o tym zaraz będziemy mówić, że przynajmniej w ostatnich kilku dniach DC coś oszalało dosłownie, bo zapowiadało jedną rzecz za drugą i każda kolejna była, jak dla mnie przynajmniej, coraz ciekawsza. Ponieważ dostaliśmy zapowiedzi dwóch seriali animowanych, filmu animowanego kolejnego, tam widziałem też trailer The Long Halloween Part 2, mm-hmm. też filmu animowanego, ale przejdźmy nawet do tych rzeczy, które właśnie najmocniej zwróciły naszą uwagę i wiem, że tobie wpadł w oko pewien film animowany. Przynajmniej jego zapowiedź. Tak, wpadła mi zapowiedź, ponieważ Injustice nie kończy swojej popularności i no dostaniemy pełnometrażowy film z Injustice. Oczywiście film animowany, czyli dokładnie to, czego byśmy chcieli. Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo, tak, też tak sądzę. No można robić aktorskie, ale... No po co? Tak naprawdę w czymś, co się świetnie sprawdzi w animacji. I można sobie na znacznie więcej pozwolić. Także czekam. No i jedyne nad czym, znaczy czy zastanowić się, to złe słowo. Chodzi mi o to, ciekawe jaka historia w tym będzie. Czy to będzie po prostu adaptacja z gry, adaptacja z komiksu? Tak czy siak, no pewnie na więcej rzeczy, żeby się dowiedzieć, będziemy musieli poczekać na San Diego, które już za miesiąc.
Ponad. Tak, tak jest. I tutaj z tego, co wyczytałem, to co już wiemy w chwili obecnej, to jakaś krótka zajawka, trailer, czy może fragment tego serialu będzie dodany do DVD, do filmu Batman właśnie Długie Halloween, część druga. Mhm. Ale ponieważ ten film też nie ma jeszcze określonej daty premiery, to trudno powiedzieć, kiedy to jest. Natomiast ja tylko tak na szybko przypomnę, że we wrześniu tego roku pojawi się pierwszy tom Injustice od wydawnictwa Egmont. Więc tutaj no, można powiedzieć, będzie dużo Injustice w najbliższych miesiącach. Natomiast ja z kolei zwróciłem uwagę, zresztą no, kto nie zwrócił, przynajmniej mam nadzieję, uwagę na te dwa newsy, ponieważ zapowiedziano, że HBO Max plus we współpracy z Cartoon Network wypuści dwa nowe seriale animowane. Jeden będzie się nazywać Batman Caped Crusader, który jest określany swoistym spadkobiercą dziedzictwa legendarnego Batman The Animated Series. Zresztą jest na pokładzie Bruce Team, więc od razu plus 10 do zainteresowania z mojej strony. Oprócz niego też potwierdzono, że produkcją zajmie się J.J. Abrams oraz Matt Reeves. Jeśli chodzi o Abramsa, to tutaj nie będę się jakoś szczególnie mocno nad nim rozwodził, ale nazwisko Matta Reevesa oraz Bruce'a Teama mnie jak najbardziej cieszy przy tym projekcie. Pojawił się też plakat. Batman ma bardzo, bardzo dziwne uszy, ale niech sobie... Ale Batman z dziwnymi uszami to często dobry Batman. Tak, niech sobie ma dziwne uszy, byleby ten serial okazał się jak najbardziej godny zapowiedzi, które dotychczas się pojawiają. No i co, nie ukrywam, że jestem zainteresowany, tak samo zresztą jak on się będzie nazywał, My Adventures with Superman. Mhm. Tutaj z kolei mamy nawet jeszcze mniej, bo nie pokazano nawet plakatu, nie powiedziano, kto tam będzie w... to tam będzie jakoś szczególnie mocno kopał przy tym projekcie. No ale będzie to serial animowany, który skupi się oczywiście na Clarku Kencie, Lois Lane i Jimmym Olsenie, którzy są jeszcze, powiedzmy, nazwijmy to tak w cudzysłowie, młodzi, niedoświadczeni i dopiero odkrywają dziennikarski fach. To oczywiście Lois Lane już tam bardziej, no ale Clark Kent jest jeszcze początkującym. Zarówno dziennikarzem, jak i początkującym bohaterem. No i właśnie tutaj będziemy się skupiać na początkach kariery Supermana i tutaj widzę, że ogłoszono, iż głosów głównym bohaterom użyczą Jack Quaid oraz Alice Lee. Jack Quaid to jest Tichy Huey z The Boys. Więc, o, proszę. Więc tutaj taka ciekawostka. Widzę też kilka nazwisk producentów, ale kompletnie nic mi one nie mówią. W każdym razie dwa takie seriale animowane zostały zapowiedziane. Jakoś szczególnie by mnie nie zdziwiło, gdyby jeszcze zapowiedzieli coś z Wonder Woman, chociaż z drugiej strony by mnie jednak zdziwiło. Ale tak, będzie kolejny serial animowany o Supermanie, kolejny serial animowany o Batmanie. Mam nadzieję, że pociągnie to za sobą coś więcej. Może na przykład jakiegoś Green Lanterna. Tralalala. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Kiedy to wyjdzie, to właśnie jeszcze nie wiadomo, zarówno w przypadku Batmana, jak i Supermana, jak i wcześniej wspomnianego Injustice, nie ma podanych konkretnych dat premiery. Szkoda, ale czekamy i tak, przynajmniej ja czekam na te seriale animowane bardzo mocno. Mała dygresja, nie wiem, czy widziałeś, że będzie też pojawiła się też zapowiedź spin-offu Teen Titans Go. Ale to już jakiś czas temu, które będzie osadzone w świecie The Night Begins to Shine. A, no. I ma być cały sezon osadzony w tym świecie. Tam nieźle. Więc też będzie fajnie. Natomiast myślę, że możemy przejść do kolejnej rzeczy, o której chyba dotychczas nie mówiliśmy na łamach podcastu, czyli o klockach Lego. Mogliśmy wspominać, natomiast nie mówiliśmy chyba tak bezpośrednio. Tak, bo pojawiło się kilka zapowiedzi oraz kilka setów, które już wyszły, około komiksowe są one i chcielibyśmy właśnie się pochylić nad nimi, ponieważ, kurczę, no są fajne, przynajmniej niektóre z nich są fajne. Jeden z nich jest niefajny jak dla mnie, ale też chciałbym o nim coś powiedzieć. Zacznijmy od tych fajnych. I od tego, który jest cholernie drogi, bo ponieważ pojawiła się zapowiedź na 1 czerwca tego roku, mm-hmm. i będzie to budynek Daily Bugla.
tak, Daily tak, Bugla. Specjalnie tak powiedziałem, proszę mnie nie poprawiać. Daily Bugiel. I no, ja powiem tak, że patrzę, jak zobaczyłem pierwszy raz zapowiedź tego setu, tego zestawu, to po prostu szczena mi opadła i do dziś nie umiem się pozbierać, bo on jest cudowny. Jest przepiękny i pomijając cenę przede wszystkim, jakby przemilczmy to, znaczy z drugiej strony to nie jest też jakaś hiperzaborowa cena jak na Lego, nie? To przemilczmy, 1350 zł. Ta-da! Bywało gorzej. Bywały droższe, tak. Tak czy siak. Na pewno wysokość budowli po jej ułożeniu, czyli 80, już mi Krzysiek zaraz powie, 82 centymetry, na oficjalnej stronie Lego tak twierdzą, to jest już imponujące, natomiast ilość minifigurek jest w ogóle imponująca. Jest tak, jest nawet bardziej imponująca. Konkretnie ma być ich 25 w tym zestawie. Ja nie kojarzę żadnego zestawu, w którym w ogóle zbliżono by się do takiej ilości. Nawet te takie sety właśnie czysto figurkowe, typu zabawa w parku, typu... To tam chyba ich, tych minifigurek było po 12 jakoś... A musiałbym sprawdzić, ale 25 to jeszcze na oczy nie widziałem takiego zestawu, a tych minifigurek to tutaj nawrzucali kopie. Ja tu widzę, co ja tu widzę? Mysterio widzę, Carnage'a widzę, Daredevil'a widzę, który swoją drogą dziwnie wygląda jako minifigurka, ale nie wiem, czy był wcześniej jakikolwiek zestaw z tą postacią. Widzę Black Cat, widzę Spider-Gwen, jak ona się tam nazywa, Ghost Spider, tak? Tutaj no, jest J. Jonah Jameson, jest... jest ciocia May, wiadomo, nie? Tak, jest ciocia May. Jak się nazywał ten taki czarnoskóry? Robi Blade. Okej. Okay. Aczkolwiek nie o tym myślałem. Ale to jest Blade czy nie? Tak, ale Blade też jest chyba w tym zestawie. No, na okładce na schodach przeciwpożarowych to on? Ma miecze, to brzmi jak Blade. No brzmi jak Blade. Poniżej jest Punisher z pięknymi zakolami. Klasyczny Franek Zamek Ukarator. Tak, tak, dokładnie. Tutaj tych minifigurek, dosłownie dla samych minifigurek, to już ten zestaw chciałoby się mieć. Jest Green Goblin, z tego co widzę, jest Spider-Ham, ale minifigurka Jamesona jest bardzo fajna. To muszę powiedzieć, idealnie pokazuje, jak bardzo on chce zdjęć Spider-Mana. Tak, i ja się bardzo cieszę, że jest możliwość odtworzenia jakże wspaniałej sceny Spidermana siedzącego przy biurku ze zdjęciem Spidermana na ścianie. Tak, to jest też cudowne. No, jest nawet ten samochód Spidermana, nie? Spider-łazik, Spider-bug, czy jak on się tam nazywał? Tak, natomiast generalnie no, zestaw jest cudowny. Bardzo mi się podoba dużo rzeczy w tym zestawie, łącznie z tym takim billboardem, na którym widać Scarlet Spidera. I ubolewam, że minifigurki Scarlet Spidera nie ma w tym zestawie, bo by pasowało. Myślę, że by pasowało. No, skoro jest Spider świnia, to czemu nie szkarłatny pająk? No ale tak. Zestaw jest absolutnie cudowny. 3770 elementów. 1350 zł, jak już powiedziałem, przynajmniej w oficjalnym sklepie Lego. Myślę, że gdzie niegdzie będzie można znaleźć taniej ten zestaw. Natomiast ciekawostka jest taka, że to jest kolejny zestaw Lego, który ma na pudełku przynajmniej napisane, że jest od 18 lat. No widzisz. Co jest w tym zestawie od 18 lat? Nie do końca wiem, ale jak najbardziej myślę, cena, że warto... Żeby dzieci nie mogły, wiesz, o, mamo, kup mi Spider-Man. Nie, od 18 lat. Dzięki Lego. Dokładnie. No ale tak, zdecydowanie wart uwagi, jeżeli tak. Macie zdecydowanie za dużo pieniędzy. No albo wystarczająco. Albo wystarczająco. Mi się bardzo podobają te nagłówki gazet, że są te... kwadraty płaskie, śliskie, nazwijmy to tak, to ma oczywiście, ten tile ma pewnie swoją prawdziwą nazwę, że są z nagłówkami z Daily Bugla właśnie.
No, Lego, przynajmniej jak dla mnie, to słynie z tego, że potrafi kilka takich właśnie fajnych easter eggów powrzucać do swoich zestawów. Mm-hmm. Ja też jestem ciekaw, czy ten zestaw będzie pasował jakoś do ojejku, jak ta seria się nazywa? Modular Buildings? Wiesz, ten Lego Creator, dla tych, którzy nie wiedzą, Lego Creator, tylko że zestawy z ulicą, nie? Tak, z budynkami, które pasują, jeden do drugiego pasuje, tak, że można by zbudować z nich właśnie całą ulicę. I to są swoją drogą też przepiękne zestawy. Chyba w zeszłym roku się pojawił komisariat policji w tej serii i oszalałem. Później zobaczyłem cenę i mi przeszło. No, ale tak, pomarzyć dobra rzecz. Może kiedyś w końcu ten totolotek mi się uda uszczelić w odpowiedniej ilości. Natomiast myślę, że możemy przejść do takiego zestawu dużo mniejszego i na dużo bardziej przystępnego cenowo, który zresztą już jest dostępny w sprzedaży, podobno, bo ja go jeszcze na oczy nie widziałem. Jest to Batmobil z klasycznego serialu telewizyjnego. Taka jest polska nazwa, konkretnie chodzi oczywiście o Batmobila z serialu Batman z 1966. Ten zestaw katalogowo kosztuje 160 zł. Dwie minifigurki, Batman i Joker. Oczywiście Batman wystylizowany na Adama Westa, Joker wystylizowany na aktora, który grał Jokera w tamtym serialu, oczywiście zapomniałem. No i Batmobil, który jest troszeczkę uwspółcześniony, aczkolwiek tutaj w opisie widzę, że ten zestaw można przebudować tak, żeby był idealnym odwzorowaniem serialowego pojazdu. Mhm. Co jest fajne w tym zestawie, że oprócz tego, że można go przebudować, to on jest też do zestawu jest dołożona podstawka z opisem, co w zestawach za 160 zł raczej często się nie zdarza, a tutaj będzie. No i ten zestaw mi się też bardzo mocno podoba i przede wszystkim jest w zasięgu finansowym moim jak najbardziej, więc myślę, że niedługo będę mieć kolejną rzecz, która będzie zbierała kurz. Mhm. Ale nie będę tego żałował. I to jest drugi taki zestaw, który z Lego, który bardzo mi się podoba, przynajmniej z tych ostatnio wprowadzonych do oferty, albo tych, które lada moment będą wprowadzone do oferty. Natomiast nie wiem, czy widziałeś zestaw numer 76192, czyli Avengers, koniec gry, ostateczna bitwa. Już patrzę. 7612? 76192. A, to tej dziewiątki pominąłem właśnie. Coś za krótkie jak na Lego. Mhm. Z Avengersów, tak? To już nie te czasy, żeby były cztery cyferki. A kiedykolwiek były? Tak, na samym początku, na samym początku zestawy z lat 90. na przykład miały cztery cyferki. Co im tutaj mają samochód ze Scooby-Doo pomalowany inaczej? To jest samochód Sandmana. No. Tak se tłumaczcie. Tak se tłumaczcie i tak wiemy, że to jest... No, ale generalnie ten zestaw pojawi się taki w sprzedaży też 1 czerwca 2021 roku. Cena katalogowa 400 zł mi się w ogóle nie podoba. Znaczy myślę, że wręcz pewnie uważam, byłby, że jest beznadziejny. Byłby fajny do zabawy. Natomiast tak jakby kolekcjonersko i za sam projekt, to no jest... najzabawniejsza jest figurka Ant-Mana tutaj. Tak, jest fajna, ale tu się muszę uczciwie przyznać, że jak zobaczyłem opis, że jest minifigurka Ant-Mana i to musiałem się cofnąć do obrazka, bo go nie umiałem znaleźć. Hmm. Czyli dobrze odrobili swoją pracę. No i bardzo mi się podobają te nowe efekty, nazwijmy to mocy, które wprowadziło Lego. Te, które są przy Scarlet Witch i przy Iron Manie. Wiem, że to nie żadna nowość, tylko one mi się po prostu dalej podobają. Tak, jak najbardziej. Może jak kupisz kilka takich, to będziesz mógł złożyć Thanoskopter. Mówisz? No, patrząc na to śmigło, które trzyma Thanos, to... Ale to w innych zestawach też on będzie trzymał tylko śmigło. O, to faktycznie. To możesz kupić dwa mniejsze zestawy i sobie zbudować Thanoskopter. Albo w ogóle sobie zbudować Thanoskopter. Że ja generalnie będę się trzymał tego, że ten zestaw mi się nie podoba, ale wspominamy o nim, że jest, że niedługo będzie w zasadzie, bo on będzie dostępny w sprzedaży od dnia dziecka, więc każdy dorosły może sobie sprawić
niespodziankę, albo niekoniecznie sobie. Natomiast tak, pozostając w temacie Lego, a nie wychodząc na momencik z komiksów, to też jeszcze wspomnę o zestawie, który się nazywa Każdy jest wspaniały, który też 1 czerwca trafi do sprzedaży, cena katalogowa 150 zł, bez grosza. I wiesz, jaki to jest zestaw? Ten w różnych odcieniach złamanego światła. I figurki też są jednokolorowe. Tęczowy! Nie uciekajmy, niebo jest czarne. Słowa. Tak, jest czarny, jest biały, wiemy. Więc automatycznie... Tęcza jest 7-kolorowa, a tutaj mamy 11 kolorów, z tego co widzę. Dokładnie, czyli pewnie pełne spektrum światła. Tak, ale mega mi się ten zestaw podoba. W ogóle jest bardzo fajny, jest bardzo ładny, jeśli chodzi o sam projekt. I też pomysłowy, właśnie te jednokolorowe figurki, które są każda inna, tak jak każda inna, każda wspaniała, tak jak zestaw się nazywa, więc tutaj, kurczę, fajna rzecz. Świetna, ta jakby idea za samym tym zestawem już jest w ogóle git, a nie jest zrobiona w taki festynowy sposób, nie? To są ważne tematy, z którymi można bardzo łatwo popaść w kicz, moim zdaniem, a tutaj projektanci i projektantki zapewne, osoby projektujące w Lego stanęły naprawdę na wysokości zadania. Bardzo ładny jest ten zestaw. Tak jest i tutaj totalnie się zgadzam. No i co, myślę, że kącik zachwytów nad Lego, Lego jest fajne, tutaj możemy zakończyć. I przechodzimy do innego kącika, do kącika serialowego i tym razem ja się wreszcie będę mógł nie odzywać. Tak. Zobaczymy, czy będziesz się mógł nie odzywać. No, nie oglądałem, nie mam zamiaru, więc się nie będę odzywał. Jak to nie masz zamiaru? Na razie nie mam. Okej, na razie nie masz. To akceptuję taką odpowiedź w takim razie. Myślę, że świeżynka obecna, o której chcę powiedzieć, jest to MODOK. Powinienem to czytać MODOK czy M-O-D-O-K? MODOK. Załóżmy, że będę to czytał właśnie w ten sposób, tak jak powinienem. I jest to serial animowany, poklatkowy, czyli już od razu o wiele, wiele lepiej. Dla mnie mam wielką słabość do poklatkowych rzeczy. I co? I miał premierę na Hulu. Całkiem niedawno. Dramatyczna pauza z mojej strony. Serial jest zrealizowany przez Stupid Buddy Studios, czyli osoby, które możecie znać z produkowania Robot Chickena. I na początku też myślałem, że będzie bardzo, bardzo Robot Chickenowo. Natomiast jest dłuższa fabuła, jest naprawdę fajnie zrobiona. I jest ten taki bardzo lubiany przeze mnie kontrast, że są podejmowane jakby ważne tematy, które później są łamane jakimś dowcipem właśnie po to, żeby nie stracić tej konwencji komedii, którą tworzy się w MODOK-u. I wydaje mi się, że robiąc też główną postać jako tą złą postać, co nie wiesz, że to powiem, co wychodzi przy Deadpoolu i przy Harley Quinn, możesz sobie pozwolić na złe rzeczy, bo jakby nie promujesz do końca, tak mi się wydaje, czegoś złego, bo wiesz, że dana postać jest w jakiś sposób zła. Więc albo ma to charakter ironiczny, albo wiesz, że to jest złe. I w jednym odcinku poznajemy oczywiście rodzinę MODOK-a, jego żonę, która jest normalnych rozmiarów osobom. Jego młodszy syn też jest normalnych rozmiarów osobom, natomiast jego córka też ma proporcje modocze, tak to nazwijmy. Poszła w ojca. Tak, poszła w ojca, zdecydowanie. I tu lekki spoiler z jednego z odcinków. Uczy go, jak znęcać się nad ludźmi i ich wykorzystywać. I same te techniki, które ona prezentuje, są prawdziwe i są straszne. Natomiast przez to, że to są wielkie głowy w metalowych kiblach, to
no nie możesz się nie śmiać z tego, tak mi się wydaje oczywiście. Więc ja przy tym serialu bawiłem się, jeszcze nie skończyłem całego, natomiast przy tym serialu bawiłem się i bawię się bardzo dobrze. Patton Oswalt jest showrunnerem razem z, już żebym nie przekręcił nazwiska, Jordanem Bloomem. Jeśli sobie wejdziecie na Twittera Jordana Bluma, możecie zobaczyć o cudowne zdjęcie z prób do Modoka, kiedy Patton Oswalt jest przebrany za Modoka. I bardzo dużo też w internecie jest udostępnianych rzeczy zza kulis, jak to było robione. Mnie to zawsze przy animacji poklatkowej fascynowało, zawsze lubię to oglądać. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć, jak się robi właśnie te rzeczy do animacji poklatkowej, to wam serdecznie polecam, bo to jest niesamowite. To jest prawdziwa magia, tak jak to, że samolot lata. Magia, magia, magia. I naprawdę to jest udany serial. Ta figurka Modoka jest niesamowicie zabawna. Jest właśnie tak bardzo modocza. Andrzej znowu wymyśla nowe słowa. Postacie, które się tam pojawiają, czyli właśnie Modok, rodzina Modoka, ci tacy miniony, przydupasy Modoka, którzy są jakby ogólnie zabawni, też sama scena ze zwiastuna, jak Modok jednego próbuje zabić tym swoim promieniem, ale on mówi: o, nie zapominaj, że ci rozliczą podatki, nie? I strzela jakiemuś drugiemu i odcina mu rękę, jak sobie nalewał kawę, i ten mówi, że przepraszam, myślał, że kawa jest dla wszystkich. Jest tak absurdalnie zabawne. Czy pojawia się właśnie kobieta, która pracuje z Modokiem i go terroryzuje, co przy już samym Modoku jest dość skomplikowane, natomiast fabuła kroi się już naprawdę naprawdę grubo później. Jest super i jest zabawna w stylu Robot Chickena, natomiast nie jest to Robot Chicken, jeśli się tego chcielibyście spodziewać, bo to nie jest gag za gagiem i gag za gagiem. To jest po prostu dobrze napisana komedia zrealizowana jako animacja. Z naprawdę fajnymi aktorami głosowymi. Zresztą córkę Modoka podkłada głos Melissa Fumero, którą możecie kojarzyć z Brooklyn Nine-Nine. Finałowy sezon już niedługo. Już niedługo. I nie ukrywam, że bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo Brooklyn Nine-Nine jest bardzo zabawnym serialem. Chociaż moim zdaniem się to trochę w tych późniejszych sezonach rozjechał jakością w stosunku do początkowych. W przeciwieństwie do Modern Family, które cały czas jest zabawne. To jest niesamowite. Zacząłeś oglądać? Tak. Super. Powolutku mi na razie idzie, ale idzie. No wiadomo, to nie ma się co śpieszyć, to trzeba się delektować. I Modokiem w sumie też warto się delektować, ale to jest coś, co możecie na przykład sobie do jedzenia zobaczyć, czy będąc zmęczonym zobaczyć. Jest właśnie taką rozrywką, jak mi brakuje w polskim kinie. Czyli na poziomie, ale bez przesady, wiemy, czym jesteśmy. Jesteśmy tylko rozrywką o gościu w kształcie kibla. I jest super. I naprawdę mam nadzieję, że dostęp do tej produkcji będzie łatwiejszy. Tak. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Tak, pamiętajcie, że Modok się pisze z kropkami. No, polecam. Naprawdę, naprawdę fajny serial. Jest 10 odcinków i czekam, co z tego będzie dalej. Znaczy, wydaje mi się, że Patton Oswalt też jest takim nazwiskiem, które się samo firmuje. Że jak cześć, tu proszę pieniądze, nie? I tak dalej. Chociaż tak zakładam, a później jesteś Mike'em Mignolą albo Brianem Vonem i ktoś nie chce wydać twojego komiksu. Co to za pomysł w ogóle? Zobaczymy. Mroczne czasy. Mroczne czasy, no.
Dobrze, więc Andrzej poleca Modoka z kropeczkami pomiędzy literkami. I co? I myślę, że możemy przejść teraz do komiksików. Dziś mamy ich, można powiedzieć, 6, aczkolwiek 3 są z jednej serii, więc a to też na samym końcu. Ja zacznę od komiksu, który jest zdecydowanie największych parametrów, jeśli chodzi o objętość. Jest to Degun, kolekcja tom 5 od wydawnictwa Nonstop Comics. 472 strony. Niestety to jest też zarazem ostatni tom, jeśli chodzi o wydania zbiorcze serii Degun. Zawsze jest jakaś nadzieja, że wydawnictwo Nonstop Comics dogada się z Ericem Powellem i będą wydawać też te nowe rzeczy, które się ukazują ze zbirem. No ale to jest oczywiście, to są takie moje życzenia i to jest sprawa na kolejne miesiące, na pewno nie na ten rok. No i co? Degun, kolekcja. Z tego co wiem, Andrzeju, dobrze pamiętam, że ty też masz te 5 tomów, tylko że w oryginale. Tak, tak. Więc zajmują trochę więcej miejsca. Natomiast pewnie się ze mną zgodzisz, przynajmniej mam taką nadzieję, że lektura serii, a będę ją nazywał zbirem już tak z przyzwyczajenia, że lektura zbira na przestrzeni każdego kolejnego tomu jest coraz bardziej, jakby to powiedzieć, inna. Mhm. Chodzi mi konkretnie o to, że przykładowo pierwszy tom, ten pierwszy tom zbiorczy oczywiście, to była taka komedyjka, która tam była, miała takie swoją fabułę. No. Tak, miała swoją fabułę. Eric Powell coś tam zarysował, już poszczególnych bohaterów przedstawił. Była okej fabuła, ale jakoś nie wchodziła szczególnie, jakby to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało źle, nie była jakaś super, absolutnie zwalająca z nóg. Nie, ale to była taka właśnie rozrywka jak Modok, tak, powiedzmy. Była w porządku, był zbir, był Franki, łupali zombiaków. Mieli swojego przeciwnika, a z każdym kolejnym tomem Eric Powell eksperymentował coraz mocniej zarówno z formą graficzną, jak i scenariuszową tego komiksu. Mhm. No i teraz, gdy mamy 5 tom, te czysto teoretycznie zakończenie serii, chociaż jak już wiemy, to nie jest zakończenie, bo pojawił się ciąg dalszy. Mamy tutaj kolejne eksperymenty graficzne w wykonaniu Ericka Powella, który z tomu na tom po prostu rósł w oczach i to naprawdę bardzo wyraźnie widać. Ja zdaje się przy poprzednim tomie, bo też sądzę, że wspominałem o nim w podcaście, tam był taki zeszyt, czy nawet dwa zeszyty, w którym bardzo mocno parodiowano wątek superhero. I tam właśnie graficznie to był taki majsterszyk, gdzie można było zobaczyć, jak Eric Powell się fajnie rozwinął rysunkowo, stylistycznie na przestrzeni tych wszystkich tomów. Ja już wtedy byłem pewien, że no, facet nie będzie w stanie tego przebić w kolejnym tomie, po czym sięgam po tom 5 i okazuje się, że co? Że oczywiście dał radę. I to jest absolutnie niesamowite dla mnie to, jak ta seria się graficznie rozwijała z tomu na tom. Ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że scenariuszowo jest naprawdę super. Tak, też jest coraz lepiej. Od Chinatown to już jest w ogóle tak... Tak, dokładnie. Właśnie też chciałem powiedzieć o tym słynnym Chinatown, czyli tomie, który wyjaśniał, co się działo w Chinatown, bo to był taki wątek, który się wielokrotnie powtarzał w serii. Aha. No i w końcu Eric Powell postanowił, że wytłumaczę to na łamach kolejnego tomu, komiksu. No i to był taki moment szczytowy, w którym po prostu człowiek już nie mógł powiedzieć, że Eric Powell nie rozwinął się także jako pisarz, jako scenarzysta. W 5 tomie Deguna mamy do czynienia z typowymi rzeczami dla zamknięcia cyklu, czyli wszystkie wątki się zazębiają, w pewnym momencie konsekwentnie jeden za drugim się rozwiązują. Są jeszcze po drodze pewne zwroty akcji, ale już nie aż tak liczne jak w poprzednich odsłonach, ale cały czas
poziom naprawdę wysoki jest zachowany i bardzo się cieszę, że udało się w cudzysłowie zakończyć tę serię na takim tak fajnym poziomie. Mm-hmm. To, co mi się też strasznie podobało w tym piątym tomie Guna, to jest ten cały, nie wiem, czy to był jeden tom, czy dwa tomy, ten cały tom z tymi postaciami, nie postaciami, tylko historiami dodatkowymi różnych autorów. A tak, te mam... takie antologie jakby, no. Tak, to właściwie we wszystkim to lubię. Mhm. Taka antologia, gdzie ja teraz sobie muszę szybko posprawdzać, kto tutaj się udzielał, bo mamy tutaj na przykład Johna Arcudiego, Marka Buckinghama, Guya Davisa, Tonego Mura, no to od razu mi się rzuciło w oczy, jak wszedłem w jego historię. Patrząc swoją drogą też tutaj się powtórz, powtórz, się udzielił. Bo przerwał internet. Swoją drogą Patton Oswalt też tutaj się udzielił przy jednej z tych historii dodatkowych. I jest to fajny sposób na pokazanie tego, jak zbiera, jak The Gun jest postrzegany przez naprawdę mocne nazwiska rynku komiksowego. Nie były może to aż tak fajne historie, jak te autorstwa Erika Powella, ale i tak trzymały fajny poziom, zarówno graficzny, jak i scenariuszowy. Ja jestem mega zachwycony tym, że ta seria się ukazała w Polsce wreszcie w komplecie, w takiej fajnej formie, bo mamy do czynienia z pięcioma solidnymi, opasłymi tomami w twardej oprawie, z fajną obwolutką, z fajnym nadrukiem pod obwolutką. Cena okładkowa, tu sobie muszę sprawdzić, 129 zł. W przypadku tomów czwartego i piątego, pierwsze trzy były troszeczkę tańsze. No i co? No i jak dla mnie jedna z najmocniejszych pozycji w ofercie wydawnictwa Nonstop Comics i świetna sprawa. Nie jest to może tania rzecz, bo komplet, jakby nie patrzeć przynajmniej na Gildii, komplet kosztuje coś około 400 zł, trochę więcej, trochę powyżej 400 zł, no ale jednak bądź co bądź jest to 2,5 tysiąca stron komiksu, który z rozdziału na rozdział jest coraz lepszy i no i ma bardzo satysfakcjonujące zakończenie. Tak, to prawda. A teraz jak powiedziałeś o tym, ile ma stron, miałem ostatnio ciekawą rozmowę z kumplem na temat przeliczeń w rozrywce. Czyli chcąc, nie chcąc, wydaje mi się, że każdy przelicza kwotę co do objętości komiksu. W jakiś sposób, nie żeby to było decydujące w wielu przypadkach, ale czasem, wiesz, z ciekawości, nie? Sobie przeliczasz, a czy zastanawiałeś się kiedyś nad innym przelicznikiem, którym ja się chyba podświadomie kieruję, czyli kwota w stosunku do czasu spędzonego przy czymś? Nie, ja się tym nie kieruję, prawdę mówiąc. Okej. Okay. Przy grach to czasem ma dla mnie znaczenie. Znaczy, głównie z powodu tego, że wiesz, no to też zależy właśnie od medium, bo no nie, zdecydowanie. Ty wspomniałeś o książce, o grze komputerowej, a ja właśnie wspominam, że gdybym miał tak przeliczać na przykład, to przecież nie kupowałbym komiksów, tylko szedłbym w książki na przykład, nie? No tak, albo byś kupił RPGa, w sensie książkowego, bo to jest w ogóle nieprzeliczalne. Tak, dokładnie, to jest jakiś kosmos. Ale albo na przykład trzymając się gier komputerowych, to w życiu bym nie wydał przykładowo 200 zł na Call of Duty, a kupiłbym jakąś strategię albo jakiegoś RPGa, albo coś w ten deseń za podobną cenę. Natomiast wracając do The Guna, to tak tylko dorzucę, bo sobie na szybkości powrzucałem wszystkie 5 tomów do koszyka na Gildii i wychodzi 430 zł. A jeśli to dla was za dużo, a i tak chcielibyście sprawdzić Guna, to poczekajcie, aż Nonstop Comics będzie miało swoją promocję. No, a na pewno będzie jakąś miało niedługo. Znając życie po tym, jak to znowu powiemy, to zaraz. Dokładnie. Ale trzymajcie kciuki. To jest ekstra opcja, żeby sobie uzupełnić kolekcję. Sam się będę czaił na Daj. Daj. Daj, tak, dokładnie. Daj. To co, przechodzimy dalej. Ja powiem o Instytucie Bombowych Teorii Toma Golda, które zostało wydane przez Marginesy i jest śmieszną ze względu na zawartość. Śmiesznym komiksem, śmieszną książeczką z obrazkami w poziomym formacie. Poziomy format z automatu jest jakoś śmieszniejszy. Nie wiem, na czym ten fenomen polega. Być może dlatego, że kojarzy mi się z komiksami gazetowymi.
Natomiast jeśli chodzi o Instytut Bombowych Teorii, to jest zabawny, tak, to już powiedziałem. Natomiast jest to rzecz, która całkowicie nawiązuje do tematów naukowych w swoim, w tych ilustracjach czy krótkich komiksach, które pojawiają się w środku. I co ważne, humor naukowy wydaje mi się, że może być bardzo często popadający, może bardzo często popadać w humor taki już bardzo ekspercki, a no nie da się ukryć, że żart jest śmieszny wtedy, jeśli jesteśmy w stanie go zrozumieć. A w przypadku humoru eksperckiego, no to nie zawsze ma prawo się udać zdecydowanie. I może mieć wręcz odwrotny skutek, że na przykład podświadomie pomyślimy, że coś nam udowadnia, że jesteśmy głupi, co oczywiście nie jest prawdą. Natomiast tutaj są tematy naukowe i wydaje mi się, że zrozumiałem wszystkie te oczywiste odniesienia. Prawdopodobnie są jakieś głębsze odniesienia, do których na przykład nie dotarłem, bo nie jest to moje jakby pełne pole zainteresowań. Myślę, że tak możemy spróbować to określić. Natomiast nadal są to naprawdę zabawne ilustracje, komiksy i gagi, które się pojawiają w całym tym komiksie. I zarówno nawiązania do filozofii, nawiązania do fizyki, czy nawiązania właśnie do astronomii i są świetnie wykonane, przyjemnie się to czyta. Jest to też coś, co łatwo można komuś pokazać w stylu, patrz, zabawny, i nie musisz czytać 16 stron, które były wcześniej, żeby zrozumieć ten dowcip. Bardzo mnie urzeka taka ilustracja, gdzie mamy dwa światy. Po lewej stronie stoi naukowiec w kitlu z jakimiś dokumentami pod pachą i jest podpisane jako nauka, a z drugiej strony jest fantastyka naukowa i jest tam robot i gość w szklanym hełmie i mówią właśnie, no chodź, wiemy, że tego chcesz. I to są naprawdę takie, tak śmiesz się wewnątrz. To nie jest tak, że wiesz, że parskniesz śmiechem, bo wydaje mi się, że to, co teraz powiem, nie jest żadnym kategoryzowaniem, bo uwielbiam każdy z tych typów humorów. Jak jest inteligentny dowcip, to z jednej strony lubię takie czytać, bo mam wrażenie, że jestem mądry, jak je zrozumiem, i są zabawne. Natomiast prosty umysł prostego człowieka sprawia, że jak Ace Ventura wychodzi przez tyłek nosorożca, no to wiadomo, to był nosorożec, nie? Tak, nosorożec. To mnie to bawi, ani razu tak nie ryknąłem śmiechem, bo właściwie do tego chciałem nawiązać przy lekturze tego komiksu. Natomiast świetnie się bawiłem i świetnie spędziłem czas. I chyba rzeczywiście udowodniłem sobie, że może coś wiem i to podbudowuje człowieka, jak ma gorszy dzień. Więc polecam mądre dowcipy i mądry humor. Jeśli chcecie sięgnąć, to Instytut Bombowych Teorii nie powinien was zawieść. No, ja z kolei sobie teraz postanowiłem przejść do komiksu, który jest w Gwarze Śląskiej i tutaj w tym momencie słuchalność spadła o 350%. Z góry przepraszam za to, że jeżeli będę wymawiał tytuł niezbyt elegancko, ponieważ on ma dużo takich literek, z którymi ja sobie nie radzę. Chodzi mi konkretnie o komiks, który nazywa się Szczybny Szczupak. Szczupok, przepraszam. Albo Zapomniano historię rybnika. Autorami są Konrad Gantarczyk oraz Krzysztof Oleś. Wydawcą jest, tak sądzę, że wydawcą jest Forum Obywateli Rybnika i komiks, od razu mogę powiedzieć, kosztuje 20 zł. Bez grosza. Kupiłem go jak powinienem, czyli będąc na wizycie w Rybniku. I cóż mogę powiedzieć, jest to bardzo fajny, bardzo fajnie zaskakujący komiks. Dlaczego zaskakujący? Ponieważ spodziewałem się tego, że komiks, który jest stworzony totalnie na potrzeby
urzędu miasta, tudzież promocji danego miasta. Spodziewałem się takiej suchej jakiejś historyjki o tym, jak ten rybnik powstał, tak w tym roku to, w tym roku tamto, w tym roku siamto, tu się pobili, tam się pogodzili, miasto stoi i gitara. Natomiast Szczybny Szczupok opowiada o, tutaj muszę sobie sprawdzić, jak główny bohater się nazywa. Główny bohater się nazywa Chwołek. I z perspektywy Chwołka oglądamy wydarzenia, które doprowadziły do powstania rybnika, tylko że te wydarzenia nie są tak bardzo encyklopedycznie podane, a w zasadzie powiedziałbym w ogóle, ponieważ mamy tutaj do czynienia z historią, gdy Chwołek rusza poszukiwać księcia, który zaginął podczas polowania, natura, i spotyka czterokończynowego gadającego szczupaka, który ma magiczne moce. Więc tutaj podejrzewam, że tak do końca to nie wyglądało w historii rybnika. A udowodnisz? No nie udowodnię, bo nie żyłem wtedy. Ale wiedziałeś, ile mają rąd? To nie może być zwykłe. Znaczy, wiesz, biorąc pod uwagę to, że na przykład woda w zalewie rybnickim przy elektrowni Rybnik w nocy zimą w ogóle nie zamarza, bo taka jest fajna ta woda, to czterokończynowy szczupak by mnie w ogóle nie zdziwił. Natomiast wracając do komiksu. Komiks jest fajnie napisany, fajnie narysowany, ale tak jak już wspomniałem, on jest w całości po gwarze, i to w takiej gwarze, a nie tak jak na przykład parę odcinków temu wspominałem o Kajko i Kokoszu, którego kolejny tom ukazał się w edycji śląskiej. Tam mieliśmy do czynienia ze śląskim, natomiast tutaj mamy do czynienia z rybnickim śląskim, który jest trochę inny od śląskiego. To widać, bo nie ukrywam, że na przykład ja parę razy miałem takie momenty, że musiałem sprawdzić w słowniczku, na szczęście jest słowniczek w tym komiksie, co w ogóle znaczy dane słowo. Mhm. Bo nie byłem do końca pewien, z kontekstu to mogło wynikać, ale wolałem się upewnić, bo dane słowo było mi w ogóle nieznane. Ja tam co prawda nie jestem jakimś niesamowitym ekspertem, jeśli chodzi o gwarę śląską, bo jak się godo z takim typowym Hanysem, to jednak momentami nie wiem, co on do mnie mówi, zwłaszcza jak jest z Bytomia, a konkretnie z Boberka, pozdrawiam. To czasami naprawdę słyszę, co się do mnie mówi, słyszę słowa, ale nie do końca wiem, co one znaczą. Cały czas się tego uczę, ale wiem, że to jest, tak jak już zresztą wspominałem parę odcinków temu, że jest śląski inny w Bytomiu, jest inny śląski w Rudzie Śląskiej, jest inny śląski w Knurowie na przykład, a w Rybniku jest jeszcze inny. I ten komiks to właśnie doskonale pokazuje. Ale to są takie rzeczy, które wyłapią osoby mieszkające tutaj na Górnym Śląsku u nas i gwarę górnośląską jako tako przynajmniej rozumiejące. Natomiast dla osób spoza Rybnika podejrzewam, że to może, spoza Rybnika, spoza Górnego Śląska, podejrzewam, że ten komiks może być bardzo ciężką przeprawą. Ale tak jak wspomniałem, 20 zł to nie jest jakiś szczególnie duży wydatek, a można się zmierzyć z fajną historią, która jest, może nie jest jakoś rewelacyjnie narysowana, ale też nie jest to takie suche trzaskanie rysunków na czas, jak to nieraz w komiksach na zlecenie się potrafi pokazać. No i ten twist fabularny, który w pewnym momencie się pojawia, tutaj nie będę dokładnie mówił, ale oczywiście on jest związany właśnie z tytułowym Szczybnym Szczupokiem, no jest dość zaskakujący. Byłem przekonany, że dostanę po prostu taką historyjkę, tak jak wspomniałem, jakieś suche podanie faktów ze szczupakiem w roli głównej i na końcu tada, i tak powstał Rybnik. I w pewnym sensie tak jest, tylko zdecydowanie nie jest to typowa historia i nie jest to suche podawanie faktów. Ja ze swojej strony komiks polecam, ale tutaj jeszcze raz z podkreśleniem, że byłoby dobrze, gdybyście śląską gwarę przynajmniej w stopniu podstawowym rozumieli. No albo jesteście zainteresowani tymi lingwistyką, nie? No to też, tak, też to na pewno to ułatwi, ale fakt faktem zawsze miło, jak jakiś komiks robiony na zlecenie czegoś publicznego jest coś wart. Ponieważ możemy sobie przypomnieć
komiks rozdawany przez, przez policję na jednej MFC, który był maksymalnym szambem. Tak. I ta Paneuropa, pomimo jakże, jakby nie patrzeć, bardzo dobrego składu, który za nim stał, jest fest gówniany. Jest... O. No tu już się nie zmierzyłem z tym. Z I tym, dobrze. Z tym komiksem. Mogę ci dać. Nie, dziękuję. No i to jest właśnie problem z tym komiksem. No dobra, tak czy siak, jeśli chodzi o to fajnie, że takie rzeczy wychodzą i że też wychodzą w formie komiksów. U mnie w Czeladzi kiedyś, jak byłem dzieciakiem, na tyle naszej lokalnej gazetki Echo Czeladzi były publikowane komiksy właśnie o Czeladzi. Czelackiego twórcy w ogóle, świętej pamięci. I jakoś nie da się ich wydać, miasto Czeladź. No, sam się cenzuruję. I tak tego nie słuchać. Nieważne. Przechodząc do ostatniego komiksu, który jest bardzo fajny i to sobie zaspoilerowałem recenzję właśnie w ten sposób. Znaczy recenzję. Wspomnienie o tym komiksie. Chcę powiedzieć o czymś od Image Comics. Wszystko Krzyśkowi kradnę w tym odcinku. Najpierw seriale, teraz Image. Kradnij, zezwolą. Chodzi mi o komiks, który nazywa się Ultra Mega i jest Ultra Mega i odpowiada za niego James Harren. Jest jedno E, więc zakładam, że się tak czyta. Bądź Harren. Harren. Nie wnikajmy już w to. Tak. Twórca. I za kolory odpowiada kto? No. Dave Stewart? No, szok. Kto by się spodziewał? Tak. Fest grubaśne zeszyciki, 60 stron, więc naprawdę kawałek do przeczytania. Póki co ukazały się numery 3. Tak, nie pomyliłem? Tak. Właśnie nawet sobie sprawdziłem. W czerwcu dopiero będzie to. Oj, to całkiem niedawno się ukazał. No, przedwczoraj. Tak. Więc jestem na świeżo. Można powiedzieć z tym, co dzieje się w Ultra Mega. Podoba mi się to, że w każdym zeszycie poznajemy historię bardziej, ale jaką historię, to może powinienem zacząć od tego. Jest jakieś tajemnicze, znikąd zagrożenie z kosmosu, które przybyło i niszczy wszystko i zamienia ludzi w wielkie kaiju i ogólnie trzeba być super gigantycznym Kamen Riderem, który wcale nie jest Kamen Riderem. Wcale nie wygląda jak Kamen Rider, żeby pokonać to kaiju i w pierwszym tomie mamy bardzo ciekawą walkę, jej konsekwencje mamy w drugim tomie, znaczy tomie, oczywiście mówię o tych zeszytach, i w trzecim tomie znowu się lekko zmienia historia i to jest coś, co na przykład w Last Manie sobie bardzo cenię, że każdy tom jest w jakiś sposób inny, ale kontynuuje tą historię. To jest motyw, który mnie bardzo przekonuje, bo jeśli sobie, ostatnio sobie zwróciłem na to uwagę, że jeśli na przykład masz Dragon Balla, albo Pokémony, albo Naruto, albo obejrzałem ostatnio i nawet mi się podobało My Hero Academia, w sensie obejrzałem to, co jest na polskim Netflixie, a z tego co wiem jest więcej, to czy One Piece, to tam jest ten taki klasyczny motyw, masz gościa, który jest silny, a tu jest ktoś silniejszy. I zobacz, jak go pokona. Jak go pokona, to mówią, to tu jest ktoś silniejszy. I tak przez 500 odcinków. A jakaś historia się tam w tle dzieje. Co też ma jakby swój urok i chyba jeszcze bardziej się przywiązujesz do postaci. I w sumie nie wiem, czy James Bond i Dragon Ball się tak naprawdę różnią od siebie pod tym względem. Do zastanowienia, zdecydowanie. Ale wracając do Ultra Mega, jest przepięknie narysowany, bardzo fajne są te postaci, są takie rzeczy jakby z różnych klimatów zaczerpnięte, co mi się bardzo podoba. Wielkie potwory to wiadomo, serduszko zawsze mi mocniej bije, kiedy jest taka tematyka. I tutaj właśnie, no myślę, że ten Kamen Rider to w mojej głowie znikąd się nie wziął.
walka właśnie z kaiju, walka z kolejnymi rzeczami, ale też jakieś dziwne ufoki i tak dalej, i tak dalej. Plus trochę takiego supernaturalnego horroru. Tworzy naprawdę niesamowitą mieszankę ze świetnymi rysunkami. Dave Stewart je bardzo ładnie podkreśla kolorami. I to jest dla mnie taki headloper o potworach. W sensie nie mówię o strukturze, czy o postaciach, czy o czymkolwiek innym, tylko o odczuciach, jak dobrze się przy tym bawię. Że jest trochę grubiej napisana warstwa scenariuszowa niż na przykład w takim Conanie, który ogólnie jest o tym Conan silny i myślisz sobie, fajnie, dobrze, że Conan jest silny, bo inaczej nie byłoby ciekawie. Tylko jest naprawdę coś głębszego, ukryte pod dużą dawką takiej rozrywki, przemocy i walki. A bardzo łatwo jest to skiepścić i wychodzi coś, co jest po prostu walką i ekstra, jeśli się nie oszukuje, że jest czymś więcej. Tylko no wydaje mi się, że w pewnym, że stricte walka, jej miejsce nie jest dla mnie do końca w komiksie. Przez to, że jest no statyczne. Jeśli oglądasz jakieś, nie wiem, czy lubisz, Krzysiek, chińskie filmy, takie, wiesz, te baśniowe. Nie wiem, czy to się czyta Wuxia. Baśniowe, tak, no to tak różnie z tym bywa. Różnie, no ale nie da się powiedzieć, że nie są widowiskowe te sceny walki tam, nie? No, to tak. to na pewno. Walka w ruchu no jest dla mnie zawsze będzie bardziej ciekawa, więc komiks nastawiony tylko na walkę byłby dla mnie mniej ciekawy może, jeśli nie niósłby za sobą właśnie jakiegoś pomysłu. I czy to coś jest naprawdę świetnym fantazją jak Headloper, czy coś jest totalnym kretynizmem jak Grizzly Shark, tak? Jak to było? Beer Shark kontra Grizzly, ojejku. Coś takiego, to co ludzie się ukrywali na drzewach i tam się nagle pojawiała ta płetwa i rekin z korony drzew ich zjadał. Prześmieszne. Kretyńskie i prześmieszne, ale no do tego to miało nawiązywać. Wtedy jest dobrze, a tutaj właśnie ta walka połączona z naprawdę ciekawą fabułą, którą po prostu chcesz przeczytać i nie ukrywam, że jak w czerwcu się pojawi kolejny zeszyt, to znowu wpadnie cyfrówka. Albo chyba nie doczekam do tomu, bo naprawdę mnie interesuje, co będzie dalej. Dlatego Ultra Mega jest też dla mnie takim komiksem, który mogłoby Non Stop Comics wydać w Polsce. Wydaje mi się, że w linię wydawnictwa w profil by się to dobrze wpisywało. Natomiast jeśli nie chcecie czekać, aż ktoś to wyda w Polsce, to kupcie i wtedy na bank ktoś wyda, bo tak działa świat z jakiegoś powodu. Ale świetnie się bawiłem. Fajne science fiction z elementami horroru, potworami i atakami pięściami. Tak. Dobrze, ja się w międzyczasie szybko wyciągnąłem do regału i komiks Grizzly Shark ukazał się jako Grizzly Shark, ale trzeci rozdział nosi tytuł Grizzly Shark kontra Cyber. O właśnie, Cyber. Widziałem, że jakiś kretynizm. ale zabawny kretynizm. Ale to było cudowne, tak samo jak absolutnie kocham tutaj, muszę się znowu wyciągnąć, Shirtless Beer Fighter. O, no, to też był kozak. I Sex Castle to był? Tak, Sex Castle też. No. No, to są takie komiksy, w których się łupią, ale jest cudownie. Tak, albo jak jest na przykład mega dziwacznie, jeśli ktoś nie czytał sobie internetowo, nie wiem, czy nadal jest dostępny. W ogóle odsunąłem się od mikrofonu jak idiota, więc powtórzę jeszcze raz. Jeśli ktoś nie czytał i nie wiem, czy nadal jest dostępny komiks, który nazywał się X-Cop. X-Cop to było X jak siekiera, czy tam topór. To był bardzo specyficzny komiks. W jego początkach to dwaj bracia go tworzyli. Scenarzysta miał chyba 4 czy 6 lat. I jego starszy brat, który miał tam 20 parę lat, chyba to rysował. Tak. To był kosmos. I pamiętam, że był też serial i miał partnera, który był tchórzem, ale zmieniło go w tyranozaura i miał laser.
jak była królowa brytyjska, to mówiła, że jest Queen of London, England, England. Tak, strasznie mnie to bawiło, nawet nie wiem czemu. Ale to też, no, właśnie kwestia konwencji bardzo, bardzo dużo robi przy niektórych rzeczach. Właściwie tak, przy każdej rzeczy z kultury konwencja bardzo dużo robi. Sobie pozwolę szybko powiedzieć, gdy ex-cop powstawał, to Malachi Nicole miał 5 lat. Pięć. A jego starszy brat Ethan Nicole 29. I stworzyli zarąbistą rzecz. Tak, to prawda. Nie wiem, jak to teraz wygląda, nie wiem, czy dalej się ukazuje. No właśnie, usiłuję znaleźć, ale chyba nie znajdę, a już nie przeciągajmy, bo to był ostatni komiks, o którym dzisiaj Anny chcieliśmy powiedzieć i co, ultra mega też godny polecenia. Natomiast co, my słyszymy się najpóźniej za 2 tygodnie, jak zwykle czytamy komentarze, dajcie znać, co sądzicie na dany temat. I co, i do usłyszenia następnym razem. W kontakcie, cześć.